Witam Was, docent polskie-mini-browary.pl. Słuchajcie, dzisiaj spotkanie i zaproszenie. Jest ze mną współorganizator Michał. Współorganizator, słuchajcie, festiwal w Bydgoszczy. Pamiętacie sytuację z Bydgoszczą, bydgoska piwna pustynia, lamenty, że w ogóle w Bydgoszczy nic się nie dzieje. Jest, w końcu Michał i ekipa stwierdzili, no właśnie, co stwierdziliście? Trzeba zrobić, trzeba ożywić to miejsce? Jak to było? Zacznijmy może od początku. Była wiosna tego roku. Siedziałem z dwoma kolegami u mnie w kuchni, w mieszkaniu w Bydgoszczy. Piliśmy pintę, piliśmy atak chmielu. Koledzy pierwszy raz, no ja już po raz wtóry. Im bardzo smakowało i mówię, słuchajcie, za niedługo jest fajny festiwal w Poznaniu, chciałbym się tam wybrać. W listopadzie. Czy jedziemy, nie? To był festiwal, okay. Który był w maju. W maju. Okay. No patrzcie, jasne, możemy jechać, ale po co mamy jechać, skoro możemy zrobić coś u siebie? Mówię, dobra, akurat tak się składa, że pracuję w firmie, która zajmuje się eventami. No. Mówię, sprawdzę temat, jak to wygląda w Polsce, ile jest tych festiwalu, jakie są terminy, ile jest tych festiwali, jakie są terminy. Ale najważniejsza jest chyba nazwa. I mój kolega Kevin, którego pozdrawiam, który już zdążył wyemigrować i nie będzie go niestety na festiwalu, ale wyemigrował do świata też dobrego craftu, bo wyemigrował do Anglii. Wymyślił, nagle padło, Birgosz. Po prostu nazwa, która ma bazę na nazwie miasta, a no też nieodzownie się łączy z piwem, no więc Birgosz, podejrzewam, że chyba nie było w Polsce jeszcze tak dobrej nazwy. No, nazwa nazwą. Ja rozumiem, że ty bardziej od tej strony właśnie, no zresztą też jest takie zadanie człowieka, który organizuje festiwal, żeby dobrze to opakować, prawda? Opakować marketingowo. Natomiast dla mnie jako tego człowieka, który po prostu patrzy na nie tylko na opakowanie, ale na content, na treść, pytanie podstawowe brzmi, kto będzie? I teraz w tym momencie możesz powiedzieć, kogo możemy spodziewać się, bo już rozumiem, że lista wystawców jest domknięta. Domyka się lista wystawców. Słuchajcie, jakby co, jeszcze się można zgłaszać. Jeszcze można się zgłaszać, okay. Załatwił. Kogo mamy z dużych? Okay. W sensie z dużych oczywiście polskiego craftu. Będzie pinta. Będzie pinta. Będzie piwne podziemnie. Piwne podziemnie. Będzie pracownia piwa. Pracownia piwa, bardzo ładnie. Będzie Kingpin. Kingpin. I będzie, myślę, ktoś, na kim nam bardzo zależy, czyli browar Hopium. Nowy browar, bardzo świeży, ale który ma sporo odwagi w sobie, bo produkuje dla nas piwo festiwalowe. Hopium, za każdym razem pozdrawiam chłopaków, bo jestem pełen podziwu, jak można właśnie z taką determinacją wyjść z piwowarstwa domowego w ważenie komercyjne. I co? Chłopaki raptem 2 miesiące na rynku i już piwo festiwalowe, proszę bardzo. To będzie piwo? Morelin Monroe. Bardzo dobre piwo, bo dostałem wczoraj wiadomość od chłopaków, że jest wyśmienite. Że już wypijają. Słuchajcie, to jest bardzo zła informacja, bo to będzie mniej piwa dla was. Ale tak serio. Hopium nie jest duże, więc to nie jest duży browar. Tego piwa na pewno nie będzie dużo, więc trzeba będzie naprawdę się spieszyć. Ale to nie jest tak, że to piwo festiwalowe jest jakoś w pakiecie, po prostu ono nazywa się festiwalowe, ale co jest właśnie, jest jakieś pakiety są, jak to wygląda? Powiedz, czy wstęp coś kosztuje? Kiedy w ogóle mamy festiwal? Jasne. Jeszcze wspomnę może o browarach, które będą, bo warto, aby też wymienić obecność. Te, które wymieniłeś, już chyba naprawdę załatwiają sprawę. To już na pewno przyciąga. Natomiast będzie jeszcze browar trójmiejski Lubrow i będzie browar z Kościerzyny, stary browar Kościerzyna. Bardzo fajne browary, myślę, że... Czytałem chyba, że Korek też będzie, więc znowu okazja do zrobienia ciekawego filmu. Nie wiem, czy już widzieliście nasze testy w webie z Korebem. Nigdy nie za dużo takich okazji. Docent, będziesz miał okazję, aby na pewno sprawdzić, czy wyciągnęli wnioski z twojego ostatniego filmu. Nie, ja myślę, że będziemy naprawdę... To jest obustronna tutaj korzyść, myślę. To już jest romans obustronny. Zobaczymy. Okej, okay. Michał,
Terminy, okay. Konkrety. 19-20 września, Bydgoszcz, Hala Łuczniczka. Cóż jeszcze? 19-20 to jest sobota, sobota i niedziela. Sobota, dokładnie. Niedziela. Godziny? W sobotę startujemy o 10, ale do późna, bo myślimy, że do godziny 24 spokojnie. Zresztą zapraszamy wszystkich, którzy będą jeszcze mieli siły i ochotę na bardzo fajną imprezę w Multitapie Prolog 9 w Bydgoszczy. Tam spotkamy się na pewno w wysublimowanym gronie samego kraftu, ale zapraszamy wszystkie osoby, które ale będą chciały. Impreza będzie zamknięta? Czy absolutnie nie będzie zamknięta. Ale myślę, że wszyscy ci, którzy wiedzą, z czym to się je, na pewno tam będzie. Tam, na pewno tam będą. Okej. Sobota, niedziela. Powiedz mi, czy coś kasujecie za wstęp? Kasujemy, jest to symboliczna kwota 5 zł. Wiem, że każdego to będzie nudzić, ale jako organizator ponosimy duże koszty organizacji. Robimy to pierwszy raz, więc to jest pole doświadczalne. Ale 5 zł to chyba. Żeby to było. Dokładnie. To było jakieś nadwyrężenie finansowe dla was. Słuchajcie, ja będę w sobotę, będę zagajał, będę wodzirejem, będę tańczył i śpiewał i pokazywał różne sztuczki, oczywiście żart. Znaczy nie żart z tym, że nie będę, tylko że tam będę jakieś programy artystyczne uskuteczniał. Będzie po prostu rozmowa z polskimi krawciarzami i nie tylko krawciarzami. Mam nadzieję, że to jakoś się uda. Powiedz jeszcze, Michale, Hala Łuczniczka to jest, tego co widziałem, blisko dworca autobusowego. To jest blisko dworca autobusowego, to jest bardzo dobrze skomunikowane miejsce w samym centrum Bydgoszczy. Więc to jest zaproszenie nie tylko dla ludzi z Bydgoszczy, bo ja nie wątpię, że was potencjał jest, drodzy bydgoszczanie, ale również wpadajcie, ludzie z Polski. Wolałbym, żebyś po festiwalu nie mówił bydgoszczanie, a birgoszczanie. To się okaże, no. Nie wątpię, że festiwal będzie sukcesem, bo chyba jesteście wypuszczeni pod tym względem, nie wątpię. To nie Warszawa, gdzie mamy 30 wielokranów. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że robimy teraz zapisy na szkło i wyobraźcie sobie, że piszą do mnie ludzie z Łodzi, którzy wybierają się na festiwal. Kolekcjonerzy na pewno. Na pewno kolekcjonerzy. Przyjeżdżają ludzie z Wrocławia. Wiem, że przyjeżdżają ludzie specjalnie ze Szkocji, aby się napić piwa kraftowego w Bydgoszczy. Także myślę, że jeżeli ktoś mieszka w promieniu nawet do 100-200 km od Bydgoszczy, to 19 i 20 września, sobota i niedziela, to jest murowany punkt ich planu na weekend. Okej, Michale, w takim razie widzimy się 19 września, Bydgoszcz. Widzimy się z wami. Zapraszamy.